teraz teatrzyk biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes na PC, a więc dół, góra, dół, góra, jej. No i lecimy, dalej kontynuujemy historię Team Sonic i to już będzie prawdopodobnie przedostatni odcinek z historii właśnie tego teamu. A później lecimy z Team Dark. Team Dark! No i rozpoczynamy spooky poziomy, czyli Hank Castle. Sonic, you sure this is the right way? I saw Shadow and Eggman head this way. This has gotta be the right way. But it's so spooky here. Maybe that's the ghost of Shadow we saw earlier. Stop it, Knuckles. No. Ogólnie to taki miałem plan z Sonic Heroes, by po prostu zrobić jakby to powiedzieć, cholera. No kurde, zapomniałem. By po prostu zrobić taki malutki maraton przed Sonic Mon w Sonic Heroes, tak by dojść do Hank Castle i po prostu, żeby na Halloween było. No jak widzicie, jest tu jedna mechanika poziomu, która pojawia się tylko i wyłącznie w tym poziomie. Czyli obracanie się poziomu do góry nogami. I nie będę robił całego poziomu, zrobię to po prostu po swojemu. Czyli dobro... zrobię to po swojemu, czyli dobrze. I teraz po prostu tu zeskoczę. Nie chciałem tego zrobić, ale dobra. Więc ominąłem przez to dużą część pewną część poziomu. Co mi zaoszczędzi trochę czasu. Jala baw. No i dobra. Znowu se spadamy. To jest tu, to jest tu. Okej. No to se spadamy tu. I ominęliśmy przez to kolejną dużą część poziomu. Nie mam upgrade'ów na Kills'a, co jest bardzo złe. I tu jest czarodziej, który odnawia roboty, co jest też złe. Ale mam przynajmniej Sonika na pierwszym... wymaksowanego, więc jest dobrze. Nie, spadaj. Myk. Znowu! Co? Nice. W sumie zawsze się zastanawiam, co to jest ukryte. Aha. Mam to już. Spoko. No nie, chciałem zmienić postać. Dobra. Nie chcę mi się rozwalić tych gości normalnie, więc użyję tego. Nie, nie. Halo? Aha. No kurde, specjalnie tak zrobiłem, żeby właśnie nie rozpoczynać od dołu. Dobra, pierścienie mnie nie interesują. To jest dopiero pierwsza część poziomu. Myk. Ki. Nice. Teraz się odwracamy. I myk. Jestem pewien, że musimy coś znaleźć. No właśnie.
Skąd ja wiedziałem? To było takie oczywiste. No. Eggman na serio czasem przychodzi samego siebie, jeżeli chodzi o narcyzm. Taki kompletny. Ale... Teraz to jest taka spooky. I to jest Metal Ob... Neo Metal Sonic. Czyli Metal Sonic po prostu. Nie wiem dlaczego zrobił Eggman mu... A nie, to nie. To nie zrobił Eggman, spokojnie. Dobra. Easy. Dobra, no i teraz coś na rodzaj Speed Highway z Sonica Adventure 1. Czyli lecimy po budynku. To jest fajne. No nie. I z jakiegoś powodu możemy do tyłu też iść. Dobra, może to trochę zbytnio nie działa, ale... You get the idea. Nie cofaj się, Son. Nie wiem dlaczego, ale on cały czas mi idzie na środek. Okej, dobra, już wiem dlaczego mi idzie na środek. No i my skończyliśmy poziom. Spóki poziom, a tak szybko poszedł. I... That was tight. Dokładnie. Easy. Dobra. Kolejna ranga. A! Swoją drogą, Mystic Mansion bardziej mi się podoba ten... Nie, pfff! Hank Hasten mi się bardziej podoba ten odwrócony. Odwrócona wersja muzyki. No właśnie, Halloween. Nice. God damn it. Ile razy mi się tu umarło. Uff, jak byłem mały, że po prostu zbyt się rozpędziłem i myk, poszło wszystko. Shadow? Dobra, Knuckles. Zdecydowanie w tym poziomie bardziej wolę Knucklesowi dać wszystkie level upy. Znaczy wszystkie. Większość. Myk. Ty też padniesz. Bo jesteś kupą. Ty też padniesz, bo też jesteś kupą. Złomu. Bra. Nie chcę mi się tego gościa pokonać, więc użyję Team Blast. Idę down there. Tada! No serio, bardzo w tym poziomie... Nie wiem, po prostu w tym poziomie... W tych poziomach lubię używać Team Blast, bo... jest potrzebny. Aha. Świetnie. Okej, Sonic powrócił. Teraz jest okej. Sonic. Dlaczego nie dostałem upgrade'u? Jak się teraz zastanawiam. No więc teraz jak tutaj umrę, to przynajmniej mam blisko klucz do zdobycia. Dobra, teraz to bodajże. Tak.
Ta-da! W sumie to chyba mogę normalnie tutaj lecieć. Tak, mogę. Nie zgliczowałem właśnie poziom, bo nie powinienem tak zrobić. Tejus, spokojnie. Szybciej, no. Ja tu chcę, ja tu jeszcze chcę w tym odcinku skończyć ten poziom. No, tu lecimy. Nie. Aha. Zapomniałem o guziku. Myk. Shit. A myśleliście, że umrę? Halo? Halo? No halo? Tara! Ej, w sumie? Więc się zastanawiam, czy mogę przez te drzwi przejść bez odwracania poziomu. Nie, chyba nie mogę. Zmyk! This was a try. Still alive! Still alive! Pozdro dla komaty. Ło! Dobrze, że miałem tarczę, bo już bym nie miał klucza. Abym się bardzo wnerwił. Byłbym bardzo zdenerwowany. Pyk. I teraz musimy zleść tutaj. To jest fajnie. Tak, wystarczy, że wystrzelimy jedną z postaci do tego bobsleja, żeby cokolwiek się stało. I skaczę tutaj, bo... po to. Przez co mogę ominąć właśnie... kompletnie... te miny. Tego gościa, którego przed chwilą widzieliście. Ty małpo! Wy... widzieliście to, co za małpa? Ja błagam, że gdzieś tu jest jeszcze klucz w tym poziomie, bo byłem bardzo zdenerwowany. Dobra. Bardzo bym tego nie chciał robić, ale... niech ci będzie, Sonic. Bardzo to jest ryzykowne. Hop. W sumie. Od czego są glitche? Why? Ale chyba powinien być jeszcze jeden klucz. Oki, oki, coś. Czy ja takiego speeda dostałem tylko dlatego, że Sonic się do mnie przyłączył? Dobra. Tutaj.
Oh god. Te, które się palą, to się ruszają te platformy. To pamiętam. I cały myk tego poziomu polega na tym, a raczej tej części tego poziomu, że musimy podróżować po tak jakby innych wymiarach i rozwalać tych magików, a raczej po prostu przeciwników mamy rozwalać. Więc teraz pójdźmy na przykład do Sonika. Oh shit. Umrę tak bardzo. A jednak nie umarłem. Nice. No i został Knuckles. Dobra, to akurat będzie łatwe. Uff! W ostatniej chwili! Się trochę wystraszyłem. I... No i dupa! Nie wierzę! Dwa szmaragdy. God damn it. No cóż. To się zrobi po prostu w Team Dark. Albo w Team Chaotix. Albo w Team Rose. Not bad. I Ranga Bay, tak. Świetne po prostu jest czasami. Mogę poziom przejść w 12 minut, ale jak mam bardzo dobry wynik, to jest wszystko ok. Bardzo będę miał mało do tłumaczenia w tym odcinku. Nie żebym jakoś narzekał. Dobra, i to jest właśnie błąd tego AI, że kompletnie... że kompletnie się czasem gubią, moi towarzysze. Taki... Nice. Okay. Aha, zapomniałem. Tu trzeba. Tu jest określony schemat, jeżeli chodzi o speedrun Sonic Heroes. Ja go tym razem chcę przestrzegać. Too cool. Sonic jak latywał tam do góry, cholera. No i teraz jestem OP. Hehe. No i latymy. Goddammit. Dobra, by zbytnie mi to nie chodzi. Masz. A tego sobie nie zbiorę, bo nie chcę. Goddammit. Mają rozmach. Dobra. Aha, dobra. To też trzeba było użyć Team Blast.
Ale Tails strasznie dostaje dużo tych upgrade'ów. Pozbieramy sobie dodatkowe punkty, chociaż i tak tu się liczy czas, a nie punkty. No i teraz moja ulubiona rzecz. Tylko jak to oczywiście wychodzi, bo teraz niech akurat nie wyszło. Czyli po prostu, żeby tak, wiecie, tak, no jakby to powiedzieć. Jakby tak liniami rozwalało te roboty. Myk. 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 Just warming up. No i... This is only the beginning. Got it. Here we go. That's it. Here we go. Myk. I już ostatnia fala, może tak to mogę nazwać. Chodź. Ja cię w tym czasie rozwalę. Dziękuję bardzo. Don't get too excited, boys. Those were the easy ones. Więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do następnego. Na razie, cześć. Pa pa. That's it?